Dożynki gminne w gminie Moszczenica stają się powoli tradycją. W czwartek 15 sierpnia odbyły się po raz trzeci, tym samym po raz drugi w Staszkówce. Dzień dożynek rozpoczął mecz charytatywny na rzecz rodziny świętej pamięci Krzysztofa Kowalskiego. Spotkanie rozegrano pomiędzy Sokołem Staszkówką a Moszczanką Moszczenica, gdzie lepszą drużyną okazała się Staszkówka, wygrywając spotkanie 4-0. Po charytatywnym meczu rozpoczęto uroczystości dożynkowe. Korowód dożynkowy z wieńcami przemarszował z placu parkingowego przy stadionie do kościoła w Staszkówce, gdzie odbyła się uroczysta msza święta i poświęcenie wieńców dożynkowych. Po mszy dalsza część dożynek odbyła się na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszkówce. Wójt gminy Moszczenica Jerzy Wałęga oficjalnie rozpoczął uroczystości. Następnie, jak tradycja nakazuje, odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych. Tego roku wieńce przygotowali Koło Gospodyń Wiejskich w Staszkówce, Koło Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy Sołectwo wsi Staszkówka Sołectwo wsi Moszczenica Rada Gminy Moszczenica Po prezentacji wieńców dożynkowych starostowie dożynek Lucyna Kłapsa i Tadeusz Kijek wręczyli na ręce wójta i przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica dożynkowy chleb, którym gospodarze gminy podzielili się z mieszkańcami gminy. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną przy muzyce zespołu Pryzmat. Co pan może powiedzieć o tegorocznych dożynkach? Na pewno są to już kolejne trzecie, na pewno okraszone piękną słoneczną pogodą, na pewno przepiękne wieńce stworzone w Moszczenicy i w Staszkówce i na pięknie, na pewno publiczność, która już tutaj dopisała. I mamy jeszcze zobowiązania, które już zaciągnęliśmy na rok następny, czyli czwarte dożynki gminne także się odbędą.